No teraz historia. Nie z tej ziemi. No, nie z tej ziemi. Ale nie, trochę nie z tej. No nie z tej ziemi, nie z tej ziemi, no bo to nie wypada, nie z tej ziemi. Chociaż iluzjonista też troszeczkę. No, niesamowita osobowość. Miło ojca poznać. Ojciec Arkadiusz Dąbek. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze, trudno w parę minut o wszystkim pogadać, ale no, zacznijmy od roweru, bo to jest ekstremalne wydanie rowerów. Ksiądz konstruuje rowery, buduje je z bambusów, dwu, trzy, wiem, że czteroosobowy tak. Ale 600 kilometrów, skąd się wzięła ta pasja w ogóle? To jest niesamowite. Ja powyżej stówki już... Generalnie rzeczywiście nigdy nie miałem w planie ścigać się jakoś tak na zawodach, aczkolwiek kiedy byłem na placówce we Wrocławiu, tam spotkałem kolarza, który zaproponował mi zawody. To najpierw był sport, czy najpierw było powołanie? Znaczy, jak to, bo to... Generalnie od 16 jest, tam jest bardzo, no piękne są tereny, więc... Autobusy. Autobusy. Ale rowerami powiedz, tak, no coś. I rzeczywiście to był ten początek, gdzie tam zasmakowałem w ogóle tej jazdy i potem zacząłem właśnie bardziej turystycznie, a potem już amatorsko, w sensie w ściganiu się. No ale też i wykształcenie takie, które daje możliwości, żeby konstruować, bo ojciec jest inżynierem po Politechnice. Tak, no i przy tych autobusach ojciec też pracował. Tak, w Autosanie, w fabryce. Są tacy, siacy, może są różnych wyznań. Ale to chyba coś więcej jest niż tylko sport, ekstremalny sport, nie? Że to jest jakieś spotkanie, jakaś... Tak, generalnie w ogóle wszystkie moje pasje, jakie mam, one zawsze służą budowaniu relacji, więzi. W jakiś sposób też pomagam przez to też ludziom zrozumieć bardziej tą rzeczywistość duchową Boga. I rzeczywiście, nawet jak jeżdżę w zawodach, oni nie wiedzą, kim jestem. Wczytywałam się w historię ojca, to miałam takie wrażenie, że trochę jak Pawcio Chmiel, prawda? No bo tutaj w planach jest, tam był Van Nolot na przykład, a tutaj ojciec ma w planach mięś ogród, prawda? Ach, tak, wiesz, ten przed domem. Też myślałem, o tym można płozę założyć i faktycznie by było to też... Dobra, teraz coś, co mi nie pasuje do posługi, do sportu, czyli iluzjonizm. Znaczy to jest tak, że... Znaczy co to? Znaczy, ksiądz, ojciec co robi? Wyciąga kulika? Nie wiem, co się dzieje? Nie, generalnie, żeby tego nie mylić z magią, bo to nie jest magia, czyli nie jest to jakaś rzeczywistość. To co to jest? To jest iluzja, sztuczki iluzjonistyczne, czyli po prostu robimy jakąś iluzję, coś, co wydaje się nadzwyczajne, ale tak naprawdę da się to proszę wyjaśnić. Proszę coś zrobić teraz. Tak, no, no możemy zrobić, rzeczywiście, bo często to wykorzystuję w mamy stać czy siedzieć? Tak, można wstać. Okej. Okay. Słuchajcie. Mój siostrzeniec niedawno obchodził urodziny. To jest syn, który on by chciał dostać, ale właśnie Duch Święty potrafi nam podpowiedzieć. Jeżeli mamy jedność, to moja decyzja i wasza będzie w jedności, będzie w dziesiątkę. Więc zróbmy to na takiej zasadzie, że mam tutaj przygotowane takie kalendarze, czyli kalendarze, takie notesiki. I zwróćcie uwagę, że tutaj jest 80 postaci. No Maja, tukan, piesek. Tak, maskotek. Super. Osioł. Jest, mamy 80 różnych maskotek do wyboru. Proszę wystawić prawą rękę. A dlaczego tam jest moje zdjęcie też? Tak, proszę teraz zamknąć oczy. I drugą ręką To ja nie mogę. Wylosować jakąś kartkę. W sensie, że zatrzyma się na jakiejś kartce. Pokaż. Tak, mogę tak zrobić? A ja mogę wiedzieć, co tam ma? Nie, no, zróbmy tak. No i proszę właśnie wylosować jakąś kartkę. Wylosowałem. Co to jest? Gdzie mamy różne nakrycia głowy, tak? Okay. Proszę, to samo. Prawa ręka, zamykamy oczy i wylosować jakąś kartkę, zatrzymać się. Stop, tak? Pokażemy do kamery, co to jest? Czerwona czapeczka z daszkiem. Dobra, mamy kolejną rzecz. Mm-hmm. Czyli mamy szarego misia, czerwona czapeczka. To ma dużo miejsca, sprzedaje te rzeczy. Kolejna rzecz, to mamy różne tutaj ubrania, jakie można ubrać na siebie. Tak. To samo. Prawa dłoń. Już odkryłem, proszę bardzo. Biała koszula, to coś w stylu prowadzącego. Koszulka. Koszulka. Biała koszulka. Ostatnia rzecz, jaką mamy, to mamy różne napisy, które mogłyby się pojawić, nie wiem, na czapeczce, na koszulce. Aha. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To samo. Losujemy, zatrzymujemy się. Buziaczek! Słuchajcie, no to podsumujmy. Buziaczek. Mamy tak, szarego misia w czerwonej czapeczce z daszkiem, w białej koszulce z napisem buziaczek. Tak. Jeżeli faktycznie mamy to natchnienie z Ducha Świętego, to wasza decyzja jest moją decyzją, która była wcześniej. Więc sprawdźmy, czy tak jest rzeczywiście. I otwórzmy prezent. Nie, to... No dobra. Więc widać, że mój wybór był dokładnie takim, jak miał być, więc myślę, że ten siostrzeniec będzie zadowolony. Jak to jest? Jak to się... No dobra. Jak to się stało? No właśnie, to jest iluzja, to nie jest magia, więc rzeczywiście wygląda to nadzwyczajnie, ale da się to wytłumaczyć. Znaczy ja już sobie wytłumaczyłem, biorąc zeszycik, ale to nie o to chodzi, bo właśnie fajnie jest nie tłumaczyć. Ja też tłumaczę często dzieciom, że jak robimy jakąś sztuczkę, to nie trzeba od razu poznawać, jak to się zrobiło. No tak, bo trochę to jest właśnie ten element ciekawości. Bardzo. Ale się podziało.
No to teraz spektakularna metamorfoza, schudnięcie, zrzucenie wagi. Proszę zobaczyć.